Witam wszystkich bardzo serdecznie. Dzisiejszy podcast będzie nieco inny od trzech poprzednich, dlatego że akcja będzie się rozgrywać nie w Republice Południowej Afryki, ale w sąsiednim państwie, w Botswanie. Chociaż bohaterami czy no, antybohaterami to już zależy, będą osoby. Z południowej Afryki. Także wszyscy sprawę uwikłani w ten czy inny sposób to osoby pochodzące z południowej Afryki. No nie będzie to też sprawa o charakterze politycznym, no chyba że uznać, że wszystko jest polityką, do czego ja przychylam się do tego poglądu, no ale tutaj nie o to chodzi. Także będzie to taka bardziej Klasyczna sprawa dotycząca trójkątu miłosnego, chociaż no, później zobaczymy, czy rzeczywiście nie ma tam jakiegoś drugiego dna, dlatego że no, różne podejrzenia w tej sprawie są, czy faktycznie osoba skazana była winna, czy nie była winna. No to tutaj nie uszedzajmy wypadków, do tego dojdziemy. Natomiast skoro tutaj już padła nazwa Botswana, no to przedstawię krótko to państwo. Mianowicie no jest to państwo sąsiadujące z Republiką Południowej Zimbabwe. Afryki, Zambią, chociaż tutaj ta granica z Zambią jest bardzo niewielka, dlatego że to jest raptem 150 metrów, i Namibią. Botswana nie ma dostępu do morza. Jest to kraj o powierzchni no stosunkowo dużej, bo to jest no większa od Francji, jeżeli mamy na myśli tą Francję tylko europejską, bez zamorskich departamentów. Natomiast ludności jest nieco ponad 2 miliony, czyli to tak, jakby powiedzmy na tym terenie Francji, tylko osiedlić ludność no z Warszawy i okolic. Także... Zagęszczenie jest cztery osoby na kilometr. Botswana wyróżnia się na tle państw afrykańskich w sposób pozytywny tym, że jest tam stosunkowo niski poziom korupcji. No tutaj, jak jest ten taki wskaźnik percepcji korupcji, prawda? to jest percepcja korupcji, a nie korupcja jako taka, ale te wskaźniki, no dla Afryki one są, to znaczy niskie wskaźniki transparentności, dlatego że to jest skala od 100 punktów, gdzie jest najbardziej transparentny kraj, no to byłby taki ideał, no, akurat w 2020 roku nie odnotowano, żeby jakiś kraj miał 100 punktów, no i zero, no to... Jest jakby była już totalna korupcja. No też nie ma nigdzie zero, tylko tam najniżej notowane kraje, na przykład Sudan Południowy czy Somalia, no to mają tam około 12 punktów. Natomiast Botswana na tym tle ma punktów 60, co jest no dla porównania, powiem, że Polska 56 punktów uzyskała. No to to jest taki Wskaźnik jeszcze kwalifikujący, bo od 50 w górę, no to są te kraje, które można nazwać, że tam jest poziom korupcji niski. Natomiast, no, oczywiście, tutaj, taką jeszcze, jak mówimy o pozytywnych cechach, no to piękna przyroda. Tutaj jest z takich atrakcji turystycznych to jest rzeka Okawango i delta rzeki Okawango to jest taka Delta, która jest nietypowa, dlatego że ona się rozlewa w środku lądu. Po prostu takie mokradło rzeka nie płynie do morza, tylko po prostu kończy się takim mokradłem w środku lądu. Jest to rzadkość w Europie, na przykład niespotykana sytuacja. W większości kontynentów sytuacja niespotykana. W Afryce też w Sudanie podobne rzeki się spotyka, natomiast to delta rzeki Okawango charakteryzuje się bardzo bogatą przyrodą. Natomiast Botswana jest krajem suchym. No i w związku z tym, że to jest kraj taki suchy, to woda jest bardzo wielkim bogactwem i tutaj dewiza jest. Pula to słowo w języku cłana oznacza deszcz. I flaga Bocłany też nawiązuje do wody, do deszczu, bo jest niebieska. Ten niebieski kolor oznacza wodę. Natomiast ten czarny pasek z białymi dwoma paskami, no to tutaj różne są tłumaczenia. No niektórzy to tłumaczą tym, że chodzi o harmonijne współżycie ludności. Czarnej i białej. Natomiast no, inni tłumaczą, że po prostu chodzi o kolory zebry. No, zebry tutaj są w herbie, bo słany, również także zebra odgrywa dużą rolę. Natomiast no, jeżeli chodzi o ludność, to tutaj przeważająca jest ludność z grupy etnicznej słana. Natomiast no, inne grupy etniczne to tam zajmują też po, po kilka procent. No, jeżeli chodzi o tak zwanych bushmenów, to w tej chwili się mówi lud san, oni określają siebie jako san, to jest to 3%, i jeżeli chodzi o białych, to jest to 2% ludności białej. No tutaj o tej ludności białej będziemy mówić, dlatego że no, protagoniści naszej historii, no to akurat są biali. Zarówno ofiara, jak i, jak i sprawca czy sprawczyni. Mówiłam o jasnych stronach Botsłany, no to teraz trochę powiem o ciemnych, no bo ten obraz się taki trochę idyliczny rysuje. No a tutaj ciemną stroną jest duży odsetek nosicieli wirusa HIV około 30%. Także problemem jest no czasem bywa konflikty z tą miejscową ludnością sam w kwestii minerałów dostępu, na przykład do diamentów, bo tutaj no, diamenty są ważną dziedziną gospodarki. No, i w kontekście tego, o czym Będę dzisiaj mówić, no to tutaj no, dla jednych ciemną stroną, dla drugich akurat może niekoniecznie jest to, że Botswana ma w swoim kodeksie karę śmierci i wyroki śmierci są wykonywane no, do tej pory, i też no, tutaj za. Przestępstwo takie jak umyślne zabójstwo, no to jeżeli nie ma jakichś szczególnych okoliczności łagodzących, no to tutaj w zasadzie nawet sędzia nie ma wielkiego wyboru i musi tą karę śmierci zastosować. No, jedni są zwolennikami, inni są przeciwnikami, no to o tym wiem, no to jeszcze będzie na ten temat okazja porozmawiać. Natomiast no ja jestem przeciwniczką, to z góry mówię, natomiast szanuję też zdanie odmienne. Po tej ogólnej, może przy długiej, proszę dać znać w komentarzach, czy nie przy długiej, charakterystyce krajów, w którym akcja się będzie rozgrywać, przejdźmy do Przedstawienia głównej postaci, którą jest Mariette Bosch. Mariette Bosch urodziła się w południowej Afryce, w miejscowości. Obecnie się to nazywa Polokwane, a przedtem się nazywało Petersberg. Do dzisiaj obydwie nazwy są używane. I urodziła się w roku 1950 dziennej i dzień i miesiąc to nie znalazłam nigdzie tej daty. Tak samo nie znalazłam tutaj jej panieńskiego nazwiska, bowiem Bosch to jest nazwisko jej męża. Natomiast taka jest informacja Mariet Sonialin Bosch, tak się Podaje, tak podaje Wikipedia, tak podają inne źródła. I to Sonia Lin to nie wiem, czy to jest drugie imię, czy to właśnie jest nazwisko, natomiast ja będę o niej mówić jako o Mariet Bosch. Ona się urodziła w rodzinie bogatej. Jej ojciec był właścicielem sklepu alkoholowego, natomiast więcej o jej dzieciństwie nie, e, nic nie znalazłam. Nie jest to zresztą istotne. W każdym razie, no, jakichś większych problemów nie było. Mariet poślubiła Justina Bosza, i para ta doczekała się trójki dzieci: córka Szalmań, syn Anton i najmłodsza córka Sonne, czy Sune. Czy Tak, Sune to się czyta. Para w roku 1992 zdecydowała się przeprowadzić do Botswany. Dlaczego tak zdecydowali? No tutaj można się domyślić, że chodzi o sytuację polityczną, która w 1992 roku w Republice Południowej Afryki była niepewna. To już było po tym, jak rząd. Złożony no, z partii narodowej rządzącej wtedy, zdecydował się na negocjacje z wcześniej nielegalnym, a w 1990 roku na nowo zalegalizowanym Afrykańskim Kongresem Narodowym, i trwały rozmowy na temat no, wyborów powszechnych, które by Obejmowały wszystkich obywateli, no i w efekcie to oznaczało przekazanie władzy Afrykańskiemu Kongresowi Narodowemu. No tutaj, akurat o tej sytuacji politycznej, za dużo nie ma sensu w tej chwili mówić, bo to akurat do sprawy niewiele wnosi w tym konkretnym przypadku. Natomiast no, były to wtedy, tam były zamieszki. Trwały walki pomiędzy na przykład Afrykańskim Kongresem Narodowym a Partią Wolności Inkata, obydwie partie no, zdominowane przez Czarnych, i ogólnie sytuacja pod względem bezpieczeństwa była niepewna. Poza tym no, nie było wiadomo, jak przystąpi do władzy Afrykański Kongres Narodowy, czy no, nie wprowadzą w ogóle komunizmu, no, bo to partia, która Ściśle współpracowała z Południowoafrykańską Partią Komunistyczną, więc tutaj no, ta sytuacja skłaniała wielu białych mieszkańców RPA, zresztą no, nie tylko białych, ale, ale głównie właśnie białych, do przeniesienia się do Botswany, która uchodziła za kraj spokojny, gdzie przestępczość była na niewielkim poziomie. No, do dzisiaj zresztą tak jest. I gdzie no nie było jakichś wprowadzanych eksperymentów ustrojowych, także, także stabilna sytuacja pod względem politycznym, jakieś walki frakcyjne, dyktatorzy no to to wszystko, co jest z morą państw poskolonialnych Afryki, to tutaj akurat bocłane, szczęśliwie ominęło. Inną przyczyną przeprowadzki mógł być wzrost gospodarczy, dobra koniunktura gospodarcza w Botsłanie, związana z tym, że w latach 80. tam odkryto duże złoża diamentów, no i kraj prężnie się rozwijał, co oczywiście dawało możliwości robienia biznesu. Tak czy owak para Przeprowadziła się tam, jak już powiedziałam, w roku 1992, natomiast poznali tam wkrótce w 1993 roku inną parę, mianowicie to była Maria Magdalene Wolmerans i jej mąż Martinus Wolmerans, zwany także Tini. I ja już będę o nim mówiła, jak Tini. Tutaj jest taka uwaga co do wymowy, bo niektórzy wymawiają tieni, natomiast tieni czy Tiene. natomiast to jest tini, to jest języka afrikańskiego, takie zdrobniałe, zresztą martinus, no to jest logiczne, że się go nazywa tini, a nie jakoś inaczej, więc tutaj w przypadku mariet, no to tutaj widzimy takie dwie kropki nad e, no to znaczy, że to właśnie rę, wymawia się jak rie, natomiast jeżeli nie ma tych kropek, no to jest po prostu i e wymawiamy jak i, więc tini. Ale w niektórych filmikach no jest to nieprawidłowo wymawiane, także tutaj no proszę zwrócić na to uwagę albo nie zwracać uwagi. Także te dwie pary zaprzyjaźniły się. Państwo Wolmerans... Mieli z kolei trójkę dzieci, również trójkę dzieci, i tutaj też dwie córki i syna. Córki to była Mariana, Maryjna i syn Peter. Także przyjemnie życie tam wyglądało. Bo mężczyźni zajmowali się biznesem, natomiast Panie zajmowały się no też grą w golfa, też rozrywkami, a jedną z rozrywek było na przykład pieczenie ciasta. To specjalnie na kurs kulinarny chodziła Mariet i podobno bardzo dobrze to ciasto piekła. Natomiast też obie panie chodziły na kurs malowania lalek porcelanowych. Z zewnątrz to życie wyglądało bardzo sielankowo. Także każdy by mógł pozazdrościć. Natomiast od środka no to już tak dobrze nie było. Jeżeli chodzi o państwa wolmarans, to planowali oni rozwód w końcu pogodzili się, ale no, nie było to w pełni udane małżeństwo. Natomiast jeżeli chodzi o państwo Bosz, no to tutaj to są. Plotki, ale no takie plotki były, że pan Bosz miał gwałtowny charakter no i mógł posuwać się tam, ja wiem, do rękoczynów. No, ale tutaj ta druga informacja to nie jest do końca potwierdzona. Natomiast jeżeli chodzi o pierwszą informację, no to rzeczywiście państwo, Volmarans, planowali rozwód. Natomiast w listopadzie 1995 roku, Doszło do tragicznego wypadku. Mianowicie zginął pan Justin Bosch. Odwoził syna do internatu, natomiast jak wracał, no to w drodze powrotnej uległ wypadkowi i nie przeżył katastrofy samochodowej. Zginął. Po śmierci męża, Mariette Bosch jeszcze bardziej zbliżyła się do Rodziny Wolmerans i Ria Wolmerans. Ria to Maria Wolmerans. Pocieszała ją także że no dwie kobiety były najlepszymi przyjaciółkami. W roku następnym, w czerwcu, 26 czerwca, czyli roku 1996, niestety doszło do kolejnej tragedii. Ria była w swoim domu, to były godziny wieczorne, i odnosiła tackę z herbatą do kuchni, przygotowywała kolację. No i w tym momencie rozległy się dwa strzały, i Ria padła na ziemię. Okazało się, że tutaj odniosła dwie rany. Jedna rana była w brzuch, druga była w klatkę piersiową. Natomiast y, podobno żadna z tych ran nie była śmiertelna. Także śmierć nastąpiła na skutek wykrwawienia się, bo Ria była wtedy sama w domu, więc nikt jej nie udzielił pomocy. Natomiast później ekspertyza wykazała, że tak jakby albo dwóch sprawców było, czyli. Bo strzały padły z dwóch kierunków, czyli albo musiało być dwóch sprawców, albo też osoba raniona zmieniła pozycję. Także po prostu z dwóch kierunków otrzymała strzały. A także niestety tutaj no, nie była to szybka śmierć. Matkę odnalazła jej córka. Maryjna, która wróciła około 23 do domu, no i najpierw w ogóle myślała, że matka zemdlała, nie zorientowała się, że została zastrzelona. No i później, no oczywiście jak się okazało, że doszło do przestępstwa, no to wezwano policję. No i najpierw podejrzany był jakiś niezidentyfikowany włamywacz. Po prostu podejrzewano, że doszło do włamania. To znaczy tutaj akurat nie było śladów włamania, natomiast no sprawca przez mur się przedostał i przed prawdopodobnie przez okno, tak przypuszczano. No i... Coś nie wyszło, został zaskoczony, no i w związku z tym zastrzelił gospodynię, która tam była w mieszkaniu. No, a że nic nie zginęło, no to po prostu widocznie sprawca został spłoszony. Także to było pierwsze przypuszczenie. Drugie przypuszczenie to też była Służąca, która tam była, pomoc domowa, no ale to szybko wykluczyli tą ewentualność. Także przez trzy miesiące w zasadzie sprawca był nieznany, po prostu nie podejrzewano żadnej konkretnej osoby. Natomiast sytuacja się zmieniła właśnie trzy miesiące później, kiedy to Judith Bosch, Judith Bosch była szwagierką Mariet. Ona była dokładnie to była żona brata pana Justina Boscha. Brat się nazywał Mike. I Judith zeznała na policji, poszła na policję i przedstawiła osobę podejrzaną. Jak doszło do tego? No, otóż Judith stwierdziła, że jej szwagierka, czyli Mariet kiedyś tam wygadała się jej, że darzy pana Wolmeransa nie tylko uczuciem przyjaźni, no, ale również, no, że jest nim zakochana tak jak kobieta w mężczyźnie. Dlaczego to powiedziała? No to też trudno powiedzieć dlatego, że nie lubiły się te dwie panie. Także no, czy Mariet się jej zwierzała? No mogło tak być, że powiedzmy, no coś tam powiedziała. Natomiast tutaj no, była poważniejsza sprawa mianowicie okazało się, że Marietcy, Dzień przed zabójstwem pojechała do swojej rodzinnej miejscowości, czyli Petersberga, Petersburg, czyli Polokłane, to, to przypominam, i tam wzięła z domu swojego ojca. Pistolet, tam nie, nie jest powiedziane, czy tam ojciec żył jeszcze, czy no chyba już nie żył, no nie wiem, trudno powiedzieć, to nie nieistotne, ale w każdym razie wzięła ten pistolet swojego ojca, no, pożyczyła go jakby, no i y, przywiozła go do Botsłany, no i zrobiła to oczywiście no, bez zezwolenia, także y, nielegalnie go przywiozła. No a potem ten pistolet dała... Y, Maikowi Boszowi, czyli swojemu szwagrowi. No i to już była sprawa podejrzana. No i Judith postanowiła w związku z tym iść z tą sprawą na policję. No i co się okazało? Później zrobiono ekspertyzę balistyczną, no i okazało się, że rzeczywiście z tej broni, to był 9 mm pistolet, z tej broni. Strzelano. No tutaj później w trakcie procesu, no to była podważana ta analiza balistyczna, że tam nie wszystko przebadano, no ale wtedy, no to była sprawa taka, że okazało się, że rzeczywiście, no to ten pistolet 9 mm na pewno, więc tutaj już byli, były dwie osoby podejrzane, mianowicie Mariet i Tini. Tini. Mąż Ri. Jednak okazało się, że Tini miał alibi, bowiem w czasie, gdy doszło do zabójstwa, Tini w związku z wykonywaną pracą był w trasie gdzieś tam no, poza Haborone, czyli gdzieś no, daleko był, więc nie mógł oczywiście popełnić morderstwa. No, oczywiście mógł Planować, mógł zlecić, no ale do tego jeszcze dojdziemy. W każdym razie Tini został szybko wypuszczony, natomiast no, Mariet została tutaj jako jedyna podejrzana o popełnienie zbrodni. Mariet została aresztowana, z tym, że później, no przez 10 miesięcy spędziła w areszcie, natomiast. Później wyznaczona została kaucja, i ta kaucja została zapłacona przez wspólnotę religijną, przez kościół. To się nazywał Holenderski Kościół Reformowany. No to jest no, trudno powiedzieć, czy dominujące, ale jedno z ważniejszych, jedna z ważniejszych denominacji. Wśród Afrykanerów, wielu Afrykanerów należy do holenderskiego kościoła reformowanego. I tutaj Mariet też była bardzo aktywna w tej lokalnej wspólnocie. Także ta wspólnota pomogła zebrać pieniądze i kaucja została wpłacona. W czasie, gdy Mariet była na wolności. No to działy się takie dosyć dziwne rzeczy, mianowicie no para, Mariette i Tini wzięli ślub. Także no to trochę wzmogło podejrzenia, że jednak no, mieli motyw. No z tym motywem tutaj też jest sprawa dyskutowana. Mariet i Tini zgodnie twierdzili, że dopiero po śmierci Ri, Mariet i Tini zbliżyli się do siebie i ich uczucie już zaczęło wykraczać poza uczucie przyjaźni. Natomiast inni obserwatorzy twierdzili, że ten romans zaczął się o wiele wcześniej, jeszcze za życia męża Mariet, Justina. I nawet no, były takie spekulacje, z tym, że one nigdzie nie zostały potwierdzone, że Mariet przyczyniła się do śmierci swojego męża, mianowicie miała podać mu, znaczy właściwie jego, znaczy ich wspólnemu synowi, Antonowi, miała podać tabletki i miała mu powiedzieć, żeby dał je ojcu na drogę powrotną, żeby ojciec nie zasnął. Natomiast te tabletki, no to były jakieś tam środki, które wręcz przeciwnie działały, jakieś odurzające, czy po prostu nasenne, no to już tam różnie mówiono, no i że to miało spowodować ten wypadek. No, ale to, jak mówię, w ogóle to nie zostało potwierdzone, także tutaj należy uznać, że śmierć męża Mariet była nieszczęśliwym wypadkiem. Natomiast co do romansu Mariet i Tiniego, no to, to raczej przyjmowano, że jednak on wywiązał się wcześniej niż. Po śmierci Ri. No, i rozpoczął się proces. Ja tutaj informacje na temat w ogóle całej sprawy zebrałam z różnych źródeł, linki tutaj będą w opisie. Natomiast chciałam zwrócić uwagę na jedno źródło, mianowicie to jest film dokumentalny zatytułowany Justice in the Line of Fire, Motive for Murder. Mariette Bosch. I to był film zrealizowany przez Foxwood TV i tam nie tylko jest przedstawiony przebieg procesu, ale również opinie no, głównych osób dramatu, to znaczy no, opinie rodziny zamordowanej rodziny Mariet Bosch również, także jest to film, gdzie autorzy wprawdzie wzbraniają się od wskazania konkretnych winnych, no niemniej jednak pewne wątpliwości na temat winy oskarżonej tutaj pokazują. No i jest to film, no jakiś czas, nie wiem dokładnie, ile lat po procesie zrobiony, ale w każdym razie jest to no niejaka retrospekcja i takie głębsze spojrzenie na sprawę. Natomiast no inne źródła no to jest zwykle relacja, która dotyczy tylko samego procesu no i takich faktów, tego co ustalono w śledztwie. Ponieważ nie było żadnych bezpośrednich dowodów, nie było świadków morderstwa, oskarżona, nie przyznała się do winy, więc proces miał charakter poszlakowy. No, przypominam, że tutaj charakter poszlakowy to oznacza, że brak jest dowodów bezpośrednich, no ale też można uznać winę za udowodnioną, jeżeli ten łańcuch poszlak zostanie zamknięty, czyli nie ma tam jakichś luk w tym łańcuchu, i wszystko zamyka się w jedną logiczną całość. I tutaj, jak przypominam, też groziła kara śmierci, bo proces poszlakowy, no przynajmniej w Botsłanie, nie ma tutaj żadnych ograniczeń. No jeżeli wina zostanie udowodniona, no to no obowiązkowo w Botsłanie było wymierzenie kary śmierci, chyba że byłyby okoliczności łagodzące. I tutaj te okoliczności łagodzące, które mogłyby Zachodzić, no to w podsłanie to jest młody wiek sprawcy, no tu oczywiście nie wchodziło w to w grę. Także działanie pod wpływem jakichś środków odurzających, więc w związku z tym no, ograniczona poczytalność, a także działanie pod przymusem, czy w sposób taki, no jak ktoś został sprowokowany do zabójstwa. Także no tutaj te dwa ostatnie czynniki ewentualnie mogłyby grać rolę, jeżeli by winę udowodniono, natomiast to no jak mówię, oskarżona nie przyznała się do winy. W Botsłanie nie ma ławy przysięgłych, więc tutaj o winie orzekał sędzia Isaac Abogaje, natomiast prokuratorem był unoda Mac. Jeżeli chodzi o obrońców, to tutaj tam był większy zespół obrońców, ale tutaj dwa nazwiska Chris Plessis i Edward fashole Luke. Edward Fashole Luke to miał tutaj opinię takiego, że no do tej pory jeszcze, nie zdarzyło się, że gdyby on bronił, no to by wymierzono karę śmierci. Także wszystkich dotychczasowych klientów wybronił spod Szubienicy. Tutaj jeszcze trzeba wymienić się dwójkę biegłych, zaangażowanych przez obronę i był to pan Evans Brown, który. Był hipnotyzerem, z tym, że właśnie tutaj było podważane jego kompetencje, dlatego, że on nie był lekarzem. No i tutaj doktor psychologii Louise Olivier, pani Louise Olivier, no ona też, też jej kompetencje były podważane, dlatego, że ona pisała do czasopisma jakiegoś kolorowego, takiego no typu, ja wiem, tabloid czy jakieś takie czasopismo poświęcone tam praktycznym poradom, no i dawała porady takie natury seksualnej, no i to też, no, podważało jakoś, no, nie zrobiło to dobrego wrażenia. Natomiast linia obrony była dosyć taka nietypowa, dlatego że tutaj sugerowano, że Mariette wprawdzie no, rzeczywiście pojechała i nabyła tą broń, ale y, tą broń później przekazała y, Heniemu Kocie. I ten Heni Kocie to był szef Ri Wulmerans. On pracował, to znaczy oni. Oboje, on był dyrektorem w takiej firmie, która się nazywała, do dzisiaj też tam istnieje ta firma, i to jest Quena Rokla. To jest taka firma jakieś tam budowlana, jakieś jak patrzyłam na ich stronę, no to tam jakieś betonowe takie rury, jakieś. Urządzenia nawadniające, także zajmuje się no, ogólnie rzecz biorąc budownictwem, no, ale to akurat nie ma dla sprawy większego znaczenia. Natomiast to znaczenie ma to, że obrona kierowała podejrzenia na właśnie Heniego Kocę, czy Kocję to się wymawia. I dlaczego na niego właśnie? Dlatego, że on miał poczynić jakieś malwersacje. No i Ria, która pracowała w tej firmie, miała o tych malwersacjach wiedzieć i miała te malwersacje wykryć. No i w związku z tym no pozbycie się tutaj nie, świadka, który coś mógł na ten temat powiedzieć, no to byłoby wtedy logicznym motywem. Natomiast Mariette miała być zahipnotyzowana przez kocję. No ja wiem, że to tak brzmi troszeczkę dziwnie, ale mówi się o czymś takim jak sugestia poshipnotyczna. No tutaj e, naukowcy nie są i lekarze nie są zgodni co do tego, czy coś takiego można zrobić. Mianowicie chodzi o to, że można tak kogoś zahipnotyzować, że zmusi się go do wykonania jakiejś czynności której no, w innych okolicznościach ten człowiek by nie wykonał. W tym przypadku w grę miała wchodzić sugestia posthipnotyczna. Mariet miała pod wpływem hipnozy, już po ustaniu tego hip, tej hipnozy, działania hipnozy, miała udać się do Petersburga i tam zabrać ten pistolet i Przywieźć go, i to miało być zupełnie, no jakby, może nie całkiem poza jej świadomością, bo ona pamiętała, ale w każdym razie miało być to niezależne od jej woli. No, takie tłumaczenie dosyć kontrowersyjne. No i jeszcze tutaj ten, że hipnotyzer. Stwierdził, że ona jest łatwa do hipnotyzowania, bo on ją też hipnotyzował. No i w tej hipnozie miała powiedzieć, że no nie ona dokonała zabójstwa. To była jeszcze inna sprawa, mianowicie badano sprawę tej firmy i okazało się, że tam no nie było żadnych malwersacji. Oczywiście można założyć, że te. Malwersacje mogły być, tylko zostały no, sprytnie ukryte. No ale wtedy, jeżeli by Kocje tak dobrze był w stanie ukryć te malwersacje, no to zapewne nie musiałby się uciekać do zabójstwa. Z kolei psycholog podkreślała, że to zabójstwo nie odpowiada profilowi psychologicznemu Mariet Bosch, że Mariet Bosch była taką raczej Cichą osobą, także no, tutaj była sugestia, że ona nie byłaby w stanie dokonać morderstwa. No, sędziego jednak te argumenty nie przekonały i 13 grudnia 1999 roku uznał Mariet Bosch za winną zarzucanego jej czynu, a w lutym 2000 Roku ogłosił wyrok, no i był to wyrok śmierci. Od wyroku wniesiono apelację, i apelację tutaj w Bocłanie takie jest te prawo, że miał rozpatrywać sąd wspólnoty narodów. To znaczy, chodzi o tą wspólnotę narodów, dawniej brytyjską wspólnotę narodów, taką. Pozostałość imperium kolonialnego, i tam w tym sądzie już byli przedstawiciele różnych krajów, właśnie ze wspólnoty narodów. I to no, dawało pewną nadzieję, że no, na spra sprawa będzie inaczej rozpatrzona. No, zwrócono uwagę tutaj też na dwie rzeczy, mianowicie Jedna sprawa to była taka, że Kocje otrzymał list żelazny, więc on, bo akurat jak się odbywał proces, to on najpierw był w Ganie. No i wezwano go z tej Gany, żeby przyjechał, no i on przyjechał. No i to no raczej przemawiało za tym, że jeżeli przyjechał, no to nie był zamieszany w zabójstwo. No, ale z drugiej strony, jednak otrzymał list żelazny, więc, więc dlatego mógł przyjechać, więc tutaj no, nie jest do końca rozstrzygnięte, czy on jednak nie był zamieszany w zabójstwo. Natomiast druga sprawa była taka, że to, co w procesie nie zostało ujawnione, że Marietty. Najpierw zaproponowano, że będzie występować jako świadek i zeznawać przeciwko panu Wolmeransowi. Także tutaj ona powiedziała, że on był zbyt dobry dla mnie i że nie będzie przeciwko niemu zeznawać. No co sugeruje, że coś na rzeczy było i być może zabójstwa dokonał Wolmerans. Albo też, no, jeżeli nawet nie dokonał zabójstwa, no to inspirował zabójstwo, więc tutaj no, rola Mariet byłaby już drugorzędna. No ale niestety tutaj ten sąd apelacyjny też zadecydował o tym, że Wyrok pozostaje w mocy i nie uwzględnił tych argumentów. I 30 stycznia 2001 roku ten wyrok został zatwierdzony. No jedyna teraz już nadzieja pozostała w prezydencie i napisano prośbę o ułaskawienie, z tym, że najpierw ta prośba była tak na zasadzie takiej, prośby wstępnej na tej zasadzie, że ona będzie później jeszcze dopracowana. Natomiast prezydent Festus Mogae otrzymał taką prośbę o łaskawienie, no ale tutaj odmówił. Nie skorzystał z prawa łaski i wyrok został wykonany 31 marca 2001 roku. Tak więc za niecały miesiąc minie 20 lat od tej egzekucji. Tak więc Mariet Bosch stała się czwartą kobietą w Wodsłanie, na której wykonano wyrok śmierci od, Niepodległości Botswany, czyli od 1966 roku, i pierwszą, no jak do tej pory, jedyną białą kobietą, na której wykonano w Botswanie wyrok śmierci. Tutaj zwrócić należy uwagę, że od momentu odrzucenia apelacji do momentu wykonania wyroku śmierci no to minęło zaledwie dwa miesiące, co jest bardzo nietypowe w Botsłanie, bo tam zwykle około roku mija, nawet czasami kilka lat. Natomiast tutaj widać było bardzo duży pośpiech w tej egzekucji. No, no można się zastanowić sto, skąd ten pośpiech. No i tutaj przypuszczenie jest takie, że Chodziło o to, że była jednak duża presja, w tym presja międzynarodowa, na to, żeby Mariet Bosch ułaskawić się. Natomiast władze podsłany chciały pokazać, że podejmują suwerenne decyzje i że nie będą ulegać presji. Międzynarodowej i tak należy, tak należy przypuszczać, choć oczywiście no nie ma na to dowodów. Sposób wykonania egzekucji, to znaczy i pośpiech, i okoliczności wzbudziły bardzo duże oburzenie, można powiedzieć, dlatego, że Tutaj nie zawiadomiono rodziny, a właściwie to zawiadomiono rodzinę. Otóż zawiadomiono w taki sposób, że 31 marca to była sobota, czyli 30 marca to był piątek, i zaplanowano wtedy wizytę rodziny. No, ale władze więzienne zadzwoniły do. Męża, no bo wtedy już Timi był oczywiście mężem, że tej wizyty nie będzie, dlatego że jest jakaś inspekcja w więzieniu. No i że będzie przełożona. Natomiast już o świcie tam o piątej z minutami ta egzekucja była następnego dnia 31 marca. Już nastąpiła egzekucja, czyli władze już wiedziały o egzekucji. No i tutaj z premedytacją doprowadziły do tego, że Mariet nie mogła pożegnać się z rodziną. Przy egzekucji był tylko obecny kapelan więzienny, natomiast nie było nikogo z rodziny. Nie było też takiej żony pastora, która odwiedzała Mariet, właśnie. Też jako pociecha duchowa, no to ona tam podawała, że odwiedzała jakiś tydzień przed śmiercią, natomiast wtedy jeszcze nie było wiadomo, kiedy będzie egzekucja, bo tego bocłanie nie ma zwyczaju podawać terminu egzekucji. Natomiast no też nie ma zwyczaju tam ostatniego posiłku, tak jak to w filmach amerykańskich się widzi, no i tak w Stanach Zjednoczonych, no to jest ten zwyczaj, natomiast w Botsłanie po prostu egzekucja wykonywana jest przez powieszenie, no i nie towarzyszą żadne inne ceremoniały, że tak powiem. Także tutaj też pod tym względem właśnie to też było takie bardzo no też bez Empatii wobec rodziny, dlatego że nawet jeżeli no, ta osoba popełniła przestępstwo, no, powinna zostać ukarana, no też kwestia e, czy śmiercią. Tutaj kara śmierci zawsze też jest karą dla rodziny. No i tutaj, no ale tu dodatkowe jeszcze cierpienie dla rodziny, bo nie było możliwości pożegnania się, dopiero następnego dnia zatelefonowano, żeby. Zabrać rzeczy, ale też nie wydano ciała i pochowano ją na więziennym cmentarzu. Także no jest to historia smutna, jest to na pewno tragedia. No oczywiście tragedia przede wszystkim tragedia zamordowanej Rii Wolmarans. To o tym trzeba pamiętać, że ona przede wszystkim jest ofiarą. Ale też tragedia Mariet Bosch i jej rodziny, o no przede wszystkim trójki jej dzieci, spośród których najmłodsza córka jeszcze nie była pełnoletnia, no ona później została zaadoptowana przez Timiego Wolmeransa. Zresztą to się stało jeszcze zanim ślub wzięli z Mariette. Bardzo jestem ciekawa państwa opinii. Czy uważają państwo, że sąd słusznie zadecydował, że winna jest Mariet Bosch, czy może też jest zupełnie niewinna, a zbrodni dokonał ktoś inny? Może właśnie Heni Kocje, a może Tini? Wolmerans, a może też Tini Wolmerans i Mariet Bosch wspólnie uknuli intrygę i doprowadzili do śmierci Ri Wolmerans. Jak państwo uważają, czy Mariet jest winna, a jeżeli, jeżeli była winna, czy rzeczywiście, Zasłużyła na karę śmierci. To znaczy, oczywiście, osoby, które są przeciwne z zasady kary śmierci, no to wiadomo, że stwierdzą, że nie zasłużyła na karę śmierci, no bo nikt nie zasługuje na karę śmierci. Natomiast w sytuacji, kiedy ktoś jest za karą śmierci, czy Słusznie, że zastosowano karę śmierci w tym przypadku, kiedy wina jest no nie do końca jednak pewna, kiedy tutaj jednak było takie zabójstwo, no mimo wszystko jednak pod wpływem jakiegoś impulsu. Nie, nie była to taka zbrodnia, właśnie. Też pytanie: czy była to zimna, skalkulowana zbrodnia, czy jednak, no, Tutaj to uczucie, pasja, czy jednak jest jakąś okolicznością łagodzącą. Także bardzo ciekawa jestem opinii i proszę dać znać w komentarzach. Proszę dać znać też w komentarzach, czy interesuje Państwa na przykład taki temat jak kara śmierci w krajach afrykańskich. No tutaj Botswana jest w tej chwili jedynym krajem na południu Afryki gdzie ta kara śmierci jest wykonywana natomiast w innych krajach na przykład w Zambii jest więcej wyroków śmierci wydawanych bo w Botswanie no to jest no do tej pory było średnio tak jedna egzekucja rocznie natomiast Ostatnio tych egzekucji przybyło, dlatego że już w ciągu ostatnich dwóch lat już były cztery egzekucje, więc no tutaj zwiększyła się ta liczba. Natomiast w innych krajach się więcej wyroków śmierci wydaje, ale nie są one wykonywane, bo jest moratorium, natomiast władze Bocłane nie zgadzają się na moratorium. A ja już dziękuję Państwu za uwagę i do następnego razu.